Złocienieckie klimaty przedstawiają Eko Inicjatywy, Ale Kino Aktywność na Medal, aplikacja Go Złocieniec. Ważna uroczystość. Rozpoczęcie roku szkolnego. Jedną ze złocienieckich inicjatyw kulturalnych był projekt Sprzątanie swojego podwórka, zrealizowany przez Ekogrupę. Chodziło nam o najmłodszych uczestników, czyli dokładnie o dzieci, bo to jak one się nauczą segregować, wyrzucać śmieci do śmietników, a nie po prostu tam, gdzie popadnie, no to my gdzieś tak powiem w przyszłości będziemy widzieć te efekty. Niedługo ruszamy w teren, w swoje ulice. Dzisiaj jest to pierwsze spotkanie, jedno z dwóch. Kończymy, że tak powiem, nasze ulice, nasz rejon. Wtedy przyjedzie też pani, która poopowiada dzieciom, jakie śmieci, do jakich pojemników, jakie kolory, jak segregować w domu śmieci. I wtedy zostaną wręczone dla dzieci, które postanowiły przyjść dzisiaj, oraz w następną sobotę zostaną wręczone upominki, oczywiście eko. Dbać o ekologię można w życiu codziennym. Tak, sprzątam zawsze. Ekologicznie było także na osiedlu Budowo, gdzie zrealizowano wydarzenie Ekologiczni Sąsiedzi. Razem z moimi koleżankami i kolegami żeśmy podjęli taką inicjatywę, żeby spróbować pozyskać środki na to, żeby coś zrobić dla siebie. I właśnie był ogłoszony ten konkurs ze Złocienieckiej Inicjatywy Kulturalnej, więc no tam żeśmy przygotowali aplikację, to co najbliżej, mieszkamy w pięknych okolicach, bo proszę zobaczyć, pełno lasu, u nas dziki biegają po osiedlu, więc trzeba by je posprzątać. No jak się posprząta, to trzeba by się pobawić. I tak sobie będziemy w to popołudnie tutaj odpoczywać aktywnie na osiedlu w budowie, a przy okazji się trochę integrować, bo tak naprawdę znamy się na co dzień, mijamy się chodząc do tych samych sklepów, ale tak naprawdę razem mało przebywamy, więc chodzi o tą integrację. Dlaczego najmłodsi mieszkańcy przychodzą na tego typu imprezy? Ponieważ jest wesoło i się nie tak jest jakby nudno. No, a inaczej by nam się tak trochę nudziło. Warto chwalić takie inicjatywy, bo działania eko są logiczne. W Nowym Worowie zorganizowano Ale Kino Aktywność na Medal 2. Aktywność na Medal 2. Ponieważ aktywność na medal 1 była rok temu i cieszyła się dużym zainteresowaniem, więc kontynuujemy. To warto zrobić coś dla dzieciaków, widać radość, jak cieszą się właśnie z tego, że coś jest dla nich przygotowane. Zresztą nie tylko dzieci, bo na turniej piłki siatkowej naprawdę jest tyle chętnych, że po prostu musielibyśmy grać chyba 3 dni. Tyle osób chciałoby zagrać. Dzieci uczestniczyły w wielu atrakcjach. Dzisiaj oglądałyśmy bajki i jadłyśmy popcorn, teraz puszczamy bańki, ale myślimy, że zaraz będą jakieś konkursy, jakieś inne też zabawy zaraz będą. I jeszcze będzie zorganizowany festiwal kolorów i bardzo się cieszymy z tego powodu, bo dzieciom się właśnie bardzo szybko nudzi, a jak jest tyle zorganizowanych rzeczy, no to właśnie się nie nudzimy. Te wszystkie wydarzenia odbyły się w ramach drugich złocienieckich inicjatyw kulturalnych. Z Okiem jesteśmy w stałym kontakcie, także nie ma problemu z żadnymi plakatami, mamy tutaj wsparcie od dziewczyn, wypożyczamy sprzęt, także super. To super impreza, która nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania wielu osób, choć to już druga strona medalu. Nie tylko dla mieszkańców naszej gminy została uruchomiona darmowa aplikacja na smartfony Go Złocieniec. Aplikację możemy pobrać zarówno na system Android, jak i na system do iPhone'ów, czyli w sklepie Google Play oraz w sklepie App Store. W aplikacji znajdziemy takie najciekawsze dla mieszkańca, chociaż nie tylko dla mieszkańca, informacje, tak, typu kontakt z urzędem, numery telefonów, aktualności, to co się aktualnie w gminie dzieje, szereg wydarzeń, które są tutaj dla mieszkańców przygotowywane także. W tym miejscu możemy odnaleźć, jest też na przykład harmonogram zbiórki i wywozu odpadów, nasze złocienieckie klimaty, gazeta, którą wydajemy, czy wiadomości złocienieckie. To jest w jednym miejscu w formie takich po prostu kafelek, tak, co kogo interesuje, to po prostu może sobie taką informację znaleźć. Co jeszcze jest fajnego? Też jakby informacje o wydarzeniach. Jeżeli ktoś pobierze sobie aplikację, to będzie na bieżąco informowany o wydarzeniach, które zbliżają się w najbliższym terminie w naszej gminie. Super działanie i myślimy, że zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
Ta aplikacja może być swego rodzaju ikoną. W naszej gminie zawsze celebrowane są ważne daty. Tak właśnie było 1 września podczas uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Mamy miejsca pamięci poświęcone żołnierzom, którzy polegli w czasie II wojny światowej i te miejsca w dniu 1 września właśnie odwiedzamy. Byliśmy przy pomniku żołnierza polskiego, ofiar faszyzmu i bolszewizmu, a teraz jesteśmy na cmentarzu komunalnym i stoimy przy kwaterze wojennej, cmentarza wojennego w Złocieńcu. Pamiętamy tą rocznicę, pamiętamy tych ludzi, którzy walczyli w 1939, walczyli przez 6 lat wojny, ginęli w obozach koncentracyjnych również też z powodu wojny, więc to jest nasz obywatelski obowiązek, pamiętać. Warte do odnotowania jest to, że w tych ważnych uroczystościach biorą udział także młodzi ludzie. Żołnierze i harcerze brali w tym udział, no to stoimy pod pomnikami na ich cześć. Walczyli o tą Polskę, którą teraz mamy, no i możemy w niej normalnie żyć. Pamiętanie o naszej historii to powinien być obowiązek każdego, więc cieszymy się, gdy nie trzeba nikogo do tego namawiać. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu odbyło się także pasowanie na ucznia. Szkoła jest przygotowana i wszyscy czekamy z utęsknieniem na naukę stacjonarną, bo tak krótko uczniowie pobierali naukę w szkole przed wakacjami. Dla uczniów to jest dzień wyjątkowy, dla rodziców również. I chcemy w taki uroczysty sposób przyjąć ich dzisiaj na tym apelu do grona społeczności Szkoły Podstawowej nr 1. Starsi uczniowie także uczestniczyli w uroczystości. Jakie towarzyszyły im emocje? Bardziej stres przed śpiewaniem, ale też radość z drugiej strony, bo spotykam się ze znajomymi i tak dalej. Ważną inicjatywą jest zorganizowanie na terenie szkoły mobilnego punktu szczepień. Za zgodą rodziców uczniowie od 12 roku życia będą mogli być zaszczepieni, ale również rodzice, całe rodziny, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie chciał się zaszczepić, będzie taka możliwość i będzie mógł z tego skorzystać. Cała uroczystość wraz z pasowaniem na ucznia bardzo się udała. Po prostu pierwsza klasa. Dziękujemy, że byliście z nami w złocienieckich klimatach i prosimy o Wasze polubienia i udostępnienia. Wakacyjne klimaty już za nami, ale jesteśmy przekonani, że podczas jesieni także będzie wiele okazji do spotkań. Nie możemy się już doczekać. Do zobaczenia!